Obiecuję, że zapraszamy tutaj koło panów arbitrów, koło naszych szanownych sędziów. Wyjdziemy wszyscy razem na to spotkanie. Tutaj się proszę ustawić cały zespół. Cały zespół, nie tylko pierwsza kropka, cały zespół. Tutaj wjedziecie na środek, przywitacie się z kibicami i wrócicie na ławkę rezerwową, tak żeby kibice mogli was przywitać. Zachęcicie wielkimi brawami i za chwileczkę pierwszy mecz trzeciej kolejki. Ekstra w Gonzalo Bezbaria, czekamy na emocje. Wielkie brawa dla autoburzy, które już wychodzą na środek parkietu, na żółto, Solidnie Jarosław, na niebiesko, DPS Zamek Obornicy. Thank you.
Kozera prowadzi za tego Polnica, ale za nami już 3,5 minuty tego meczu. Do początku spotkanie bardzo otwarte, bardzo szybkie. Widzimy, że tutaj Psoni nie zamierza tak szybko i tanio skórnie przeprowadzić. Będzie do ostatnich chwil walczyło o zwycięstwo. Teraz fantastycznie zrobił to jeden z graczy z Jarosławia. Nie zmieścił się w boisku i oddał tu opornicę przy piłce Szymińskiej. Thank you.
będzie go pokonać Mariusz z świetnie dysponowany na ten pierwszy punkt. Ale może się uda, kolejna próba. Stoi Jarosław. Minuta 40 sekund do końca pierwszej połowy. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania pomiędzy Psonitym Jarosław a Zamkiem Obolnicą.
Jak widać, jest to mecz bardzo wyrównany. Drużyna z Jarosławia stworzyła naprawdę wiele sytuacji, ale w bramce fantastycznie spisuje się Mariusz Wodecki. Jest to bramkarz, który został powołany do reprezentacji Polski w futsalu bez barier. Jak widać, były ku temu podstawy. Widać, że jest w bardzo dobrej formie i utrzymuje drużynę z Opolnicy cały czas przy życiu. Drużyna z Opolnicy prowadzi 1-0 dzięki bramce Dariusza Łaszczewskiego. Czy ten mecz zakończy się takim rezultatem? Myślę, że na pewno nie, ponieważ jest to bardzo otwarte widowisko. Drużyny stwarzają sytuacje, nie są to tak zwane futsalowe szachy piłkarskie, gdzie drużyny badają się, jest to otwarty mecz. No i cóż, jestem niezwykle ciekawy, jak to dalej się potoczy dla układu tabeli, dla całej ligi tak naprawdę, ponieważ drużyna z Opolnicy oj bardzo, bardzo, bardzo długo pozostaje niezdetronizowana. Dopiero drużynie z Rudy Śląskiej udało się to w zeszłorocznej edycji Pucharu Polski. Póki co tak naprawdę widzimy dużo sytuacji, dużo strzałów na bramki i ciekawe, cóż tam trenerzy mogą teraz w tym momencie swoim zawodnikom przekazać. Na pewno trener Marek Stanny musi powiedzieć drużynie, jak zachowywać się w obronie, żeby tych sytuacji było coraz mniej, ponieważ wiemy, że bramkarze potrafią decydować o losach spotkaniu, wybraniać wszystko, co idzie, ale po pierwszym złamaniu może coś się po pierwszym straconym golu może coś się zaciąć, a drużyna z Jarosławia może poczuć wiatr w żagle, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy wszystko, czy przypadkiem drużyna z Opolnicy nie zdobędzie drugiego gola i, jak to się mówi w piłkarskim sloganie, zabije ten mecz, więc pytań jest naprawdę wiele, odpowiedzi z każdą minutą będzie coraz to więcej. Drużyna z Opolnicy bez dwóch swoich podstawowych zawodników, ale pokazuje, że tak naprawdę nie jest to wbrew pozorom, wbrew temu, co niektórzy mówią, nie jest to drużyna tylko dwóch zawodników, tylko jest to zespół, który dalej potrafi sobie poradzić ze swoim, poradzić bez swoich dwóch liderów. No i cóż, zobaczymy. Przenosimy się z powrotem na parkiet i obserwujemy, jakie będzie rozstrzygnięcie tego spotkania. Thank you.
na panią asystent trenera Marka Misińskiego, panią Asię Bogusz. Prosiłbym tutaj do stolika sędziowskiego. Pani Asiu, na chwileczkę tutaj do nas.
trzecią do lata widzę wyników 2 do 0, przypominamy, no i mecz między innymi Polski z Mołdawią, to pokazał, że wynikiem 2 do 0 jest wynikiem bardzo niebezpiecznym i tutaj jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć, los tego spotkania mogą się jeszcze odmienić. Czujni muszą być z pewnością zawodnicy aktualnego lidera Ekstraklasy Kucharu bez barier, a więc drużyny DPS Polkowice. I mamy w tej chwili przerwę techniczną, trwa parada drużyn i za chwilę wracamy na parkiet. A już za chwilę drugie spotkanie dzisiejsze.
kibiców, serdecznie zapraszamy kibiców do wzięcia udziału w konkursach, które przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Czekają fajne nagrody dla każdego uczestnika oraz nagroda główna koszulka reprezentacji Polski w futsalu bez barier. Zapraszamy wszystkich na Football Challenger bez barier, który odbywa się w mniejszej stacji tuż przy wejściu. Thank you.
do zaciętego pojedynku pierwszego meczu w trzeciej kolejce futsal Ekstraklasy bez barier. Dzisiaj gościmy na Podkarpaciu przyjaciół Jarosławu. I pierwszy nasz gospodarz odpowiedni Jarosław, wierząc się w TPS Zabek Wojnica. A już za chwilę na parkiecie Śląsk Wrocław, futsal bez barier i Szyrynka Ruda Śląska. Ale zanim zobaczymy zawodników na parkiecie w naszym studiu meczowym, nasz etatowy dziennikarz Kuba Pożarewski przepyta trenerów obydwu drużyn. I w tym momencie zakończył się